serdecznie. Chińszczyzna czteroskładnikowa na tym żywoku. To jest stal węglowa kupiona z przepisy chińskie.pl. Ktoś tam prosił, żeby zrobić, pijany zrób, no to pijany zrobi. Odpalamy maksimum full power olej, obojętnie jaki, byle nie maszynowy. To moment, to jest 10 sekund, wok zaczyna dymić, tu są potworne temperatury na tym, także byle zadbać, żeby wok był dookoła ładnie w oleju. I ta akurat wersja będzie ze zwykłą kiełbasą, można dodać kurczaka, można dodać obojętnie jakie mięso, również mięso mielone, kto co jak lubi. I to będzie wersja teriyaki. O jest, jak ktoś na pewno zna te dania oyakaty, klasyczne, japońskie teriyaki, będzie to smakowało identycznie. Na ścianę nie patrzcie, bo była malowana dwa razy. Tu cały czas się coś chlapie, coś się wylewa, także... Kiełbasa, cztery składniki, czyli kiełbasa, makaron, sos teriyaki i warzywa. Szybki przepis. Przepis, nie. Przepis jak przepis na kierowanie, na zrobienie czegoś takiego, bo każdy ma inny smak. I podstawy, co mieć w kuchni, to właśnie coś takiego. Ten Vifona jest rewelacyjny. Też się nadaje do takiego samego, jak będzie z tym robione teraz, ale ten grzybowy też jest dobry. Później jasny sos sojowy, oczywiście podstawa, i ciemny sos sojowy. To są cztery rzeczy, które powinniśmy mieć w kuchni, jeśli chcemy jakąś chińszczyznę, nawet prostą, sobie zrobić, bo to podstawa. Wymerdamy kiełbasę. O, aż za mocno wyleciała. Wczoraj patelnię czyściłem solą kuchenną, z oliwą. Już jest lepiej, już tak nie przybiera. No, lekko przybierała, ale jest to bardzo fajna patelnia, jeśli chodzi o czyszczenie. Bardzo szybko się czyści, starczy wrzątek. I wjeżdżają warzywka, to są mrożone warzywa. Do tego oczywiście można dodać sobie Magiego, taki jeden lód, taki flasz butelką albo sosu rybnego, obojętnie. No to jest oczywiście danie na jedną osobę, bo wok do tego się najbardziej nadaje, czyli robić pojedyncze porcje dla jednej osoby. A to, co pokazywała moja karta, ile to kosztuje? 4 zł? No gdzieś tam. 4 zł. Za taki kubeczek, a to jest najzwyklejszy makaron chiński, do tego dodany tam jest płyn, nie? No, taki sos. Sos, czyli no, w sumie, a kupimy teriyaki, sosik, za buteleczkę zapłacimy za 8 zł. Jakoś tak, czasami są w promocjach. I to nam starczy na kilkanaście dań makaron. W tym przypadku będzie to spaghetti złamane na pół. Na trzy najlepiej, jak jest połamane, po długości. To się bardzo fajnie miesza, wszystkie smaki przechodzą. Nie, że
Jak widać, jest to rzecz prosta, na patelni też do wykonania, ale o wiele dłużej to zajmuje, bo warzywa mrożone nie dostaną takiego kopa temperatury jak na zwykłej patelni. A na koniec zobaczycie rezultat. Będzie to zapakowany wietnamski styropianik. Zobaczymy, czy byście poznali, jeśli ktoś by postawił przed wami coś takiego. Oczywiście ja wziąłem drewnianą, bo mi drewniano wygodniej, ale można też skrobać po tym metalową, tak jak na normalnych łokach Wietnamczyk to robi. Patelni się nic nie stanie. Oczywiście gaz cały czas maksimum, nie? Jeśli by było za duże zadymienie, no to gaz przykręcamy na mniejszy. Teraz już jest praktycznie końcówka. Czyli makaron zwykły. Trochę, bo w lodówce był. Coś takiego. Starczy ci tyle, czy? No. Tak? Czy jeszcze trochę? Tak. Młody będzie konsumował. I teraz do tego wchodzi właśnie teriyaki. To na sztukę musicie sobie wyczuć, ile tego lejecie. Każdy ma inny smak, jak powiedziałem. Ten jest akurat gęsty. Bym powiedział, że aż za bardzo gęsty. Ale mniej więcej tyle. Ewentualnie, jak komuś będzie za mało, to sobie to po prostu na talerzu dodać. Teraz sobie można zmniejszyć, ale po kolorze widzę, że jednak za mało jeszcze trochę. I tak samo robi się ryż zasmażany. Bardzo wiele osób nie wie, z czego się bierze ten specyficzny smak ryżu. Otóż do ryżu jest dodawane roztrzepane jajko i wymieszane ryż z jajkiem. I tak powstaje ten specyficzny smak. Bo nie jeden mówi, że jakoś coś mu nie pasuje. Nie ma tego smaku jak u Wietnamczyka. Wystarczy jajko wybełtać wraz z ryżem i teraz wziąłem jeszcze większy, znaczy na większy gaz w tej chwili znowu, żeby on się troszeczkę tak zeszli ten makaron, troszeczkę odparowało tego teriyaki, żeby zostało więcej smaku. I teraz przejdziemy do ostatecznej prezentacji. Proszę was bardzo, tak to wygląda. Co, poznalibyście, że to nie jest od Wietnamczyka? No, to akurat może tak, bo jest kiełbasą, ale z innym mięsem przypuszczam, że nie. Surowiaczka jest też podana na styl wietnamski, na słodko, kapusta z marchewką, z zalewy, także zróbcie sobie, napiszcie, czy jak wyszło. Dobra, dzięki, na razie.